Cześć, witajcie. Ja jestem Rok, a to jest eksperyment, o którym wspominałem dzisiaj. Zagram sobie w Assassin's Creed 2 w waszym towarzystwie i w międzyczasie zarejestruję moje poczynania za pomocą kamery. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie ciekawe, może nie. Cóż, czas zatem ubrać mój rynsztunek bojowy. Ściszmy to trochę, bo hałas będzie straszny. Teraz moja głowa jest naprawdę bardzo duża. Okej. Okay. Zanim zaczniemy na poważnie grać, to pokażę wam coś takiego. Trochę osób mnie pyta o to, jak sobie poradzić z niskim poziomem klatek na sekundę przy włączonym frapsie, więc moja pierwsza rada, no to oczywiście poprawić sobie sprzęt, ale druga, taka już trochę lepsza chyba, zmniejszyć rozdzielczość. Ja z reguły gram na 1680x1050, bo taki mam monitor, to są proporcje, zdaje się, 16:10. Natomiast warto przestawić rozdzielczość na 1280x720, szczególnie jak nagrywacie. Gdzież tu jest grafika? Ja mam już ustawione 1280x720. Dzięki temu tak, fraps nie zabija go strasznie, tak? Nie zabija rozgrywki. Te klatki nie spadają tak strasznie. Poza tym, jeżeli chcecie, to możecie trochę podkręcić też grafikę. I to ładniej wygląda, więc odrobinę mniejsza rozdzielczość. Nie opłaca się po prostu nagrywać większej. Ja nagrywając w 1680x1050 i tak to potem muszę przekonwertować do 1280x720, bo taki jest ekran HD w YouTubie, tego pierwszego HD. Tego większego HD i tak nie uzyskam, bo tam jest 1920x1020, także i tak bym musiał mieszać niepotrzebnie. Więc taka rozdzielczość jest super fajna do nagrywania gameplayu. OK. Story mode. Stwórzmy sobie postać. Create new game. Rok 2000. I akceptujemy. Zobaczymy. My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. Kupa ludzi pokazuje gameplay z wersji takiej, że ten koleś gada po włosku. To jest jakiś pirat, czy co? Chyba tak, chyba piratujecie, co koledzy i koleżanki? No cóż, nie mi oceniać. Widzę, że przechodzimy trochę przez historię z pierwszej części gry. Ja pierwszą część przyszedłem na Xboxie. Super się bawiłem, naprawdę. Dawno taka gra mnie nie wciągnęła, dawno żadna gra mnie nie wciągnęła tak bardzo jak Assassin's Creed 1. Świetna historia. Ale tak naprawdę najbardziej rajcuje mnie ta historia Desmonda. Bo to jest facet, który został wzięty z ulicy i okazuje się, że jego przodkowie byli asasynami. I przez to przeżywanie tej przeszłości, w tej całej aparaturze, Anonymous to się nazywa? Anonymous? Nie, tak to się chyba nazywa jakaś grupa hakerów. No mniejsza z tym. No bardzo mi się to spodobało i bardzo mi się podoba, że czuję, że on będzie nabierał tych umiejętności, tych swoich przodków i mam nadzieję, że ostatecznie zobaczymy właśnie jego przygody we współczesnym świecie. I trochę się nie mogę doczekać, bo Ezio Auditore, oczywiście nasz ostatni asasyn, jest świetny i fajnie, że jego przygód jest tak dużo, ale to już są trzy części gry oparte na nim i ten moment, w którym będziemy mieli okazję zagrać Desmondem, oddala się chyba coraz bardziej. Ach, pamiętam ten moment, jak na ścianie pierwszy raz zobaczyłem te napisy i uświadomiłem sobie, że Desmond te zdolności asasynów uzyskuje. No nic, zagrajmy. Zagrajmy. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Okej, babka jest nieźle poharatana, nie? Krwawa pielęgniarka. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. Tak jest, człowieku. All right. Nie dyskutuj z zakrwawioną kobietą. Bez palca. Hurry. No
No to lecimy. Tylko ciekawe dokąd. Pewnie będzie jakiś tutorial czy coś? Będzie tutorial? Założę się, że wszyscy, którzy to oglądają, już tą grę grali, albo przynajmniej oglądali gameplaye. Ja sobie oszczędziłem tą przyjemność. Na lepszą okazję, może to jest właśnie ta dobra okazja. Wow! Zaczynamy od porodu. O mój Boże, tego się nie spodziewałem. Byłem na porodzie mojego syna. To jest doświadczenie, którego się nie zapomina. Ja nie wiem, czy faceci są stworzeni, żeby przebywać w takich sytuacjach, naprawdę. Oh my love, mi dispiace. I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. You say. Pewnie, że wszystko będzie w porządku. Sei un combattente. Perciò combatti. Co mam nacisnąć? Ja sobie robicie? Nie mam takiego guzika na myszce. Mam 18 klawiszy na myszce, nie widzę tu nigdzie stopy. Ja pierniczę, nie chciałem się tego przekonwertować z wersji Xboxa. Gdzie ja mam stopę? Dobra, zobaczmy do opcji. Ja cię kręcę. No gdzie tu są opcje? Stopa to spacja, okej. Dziecko mi się dusi, ja... Matko jedyna. Czy oni sobie robią jaja? Tak naprawdę jest przez całą grę? Gdzie mam tutaj? Nie mam guzika z zamkniętą pięścią. Otwarta ręka, przycisk... Otwarta ręka, przycisk jeden. Uzbrojona ręka, przycisk drugi. Dobra. I co? No, dziecko się udusi, a ja nie wiem, czym machać. Okej. Głowa. Jest. Zestresowałem się tym trochę. Ale mogli sobie chyba ten. No bez jaj, no. Przecież to jest poważna gra. Czemu oni takich guzików nie przerabiają? Dziecko mogło skonać. Przeze mnie, bo nie wiedziałem, gdzie jest stopa. Boże drogi. Get up. Let's go. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. No, łatwo jej powiedzieć. Desmond przed chwilą był niemowlakiem. Nie ma czasu. Really getting out of here, huh? Sturgo's got some fucked up interior decorators. Stay close. Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in. We have a breach in the research wing. I repeat. Biegiem, Desmond. Biegiem! Let's go off. Nancy. Nigdy nie nagrywałem takiego gameplaya na żywo. Oho, coś się dzieje? Ja cię kręcę. Już wiemy, czemu dziewczyna jest zakrwawiona, nie? O mój Boże! No, dobrze mówisz, Desmond. Nigdy nie nagrywałem takiego gameplaya na żywo. Zawsze robiłem jakieś komentarze z mocną edycją obrazu. What about the cameras? I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. Okay, pielęgniarka nas obserwowała po nocach, nieźle. But they're on to us now. We need to hurry. Mam nadzieję, że byłeś grzeczny, Desmond. Careful. Okay, co się dzieje? We need to get to that elevator on the other side of the room. Jak się nazywa to urządzenie? But keep an eye out for security. No przecież mi i tak nie odpowiecie, ale muszę to sprawdzić. Warto dowiedzieć się paru rzeczy na temat gry, zanim się zacznie w nią bawić, nie? I komentować. Is that an Animus? Anonymous. Wait. Faktycznie, no dobrze wiedziałem.
How many of them are there? Stay close. Is it animuses or animi? What do you think, Lucy? Lucy? What do they need with all? Przestań gadkować tutaj z pełno strażników, a temu się na rozmówki wzięło. Fuck. I thought this card would work. It must be on a separate system and I don't have the code. Wait. I właśnie to lubię, takie momenty. Shit. Oj, Desmond, z ciebie będzie kiedyś niezły asasyn. Już się nie mogę doczekać. How did you do that? No jak to zrobiłeś, koleżanko? Let's go. Zrobiłem to, bo jestem asasynem. It's always something. What was that in the animus? Subject 16? Ezio, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? O kurde. Dobra, gdzie są moje noże? Desmond to niezły twardziel jest. I z łańki. Dobra robota, chłopaku. Jak na kolesia zgarniętego z ulicy w poprzedniej części gry. Ja pierniczę, ta babka wygląda jak z horroru, daję słowo. Nie mogła się przebrać po tej rzeźni, którą zorganizowała nie wiem gdzie. No i do bagażnika. Fantastycznie. To co? Spotkamy się za jakiś czas? I nagram może trochę więcej, jak wam się spodoba. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.